Siemano, siemano, Mexicano TV otwiera wam drzwi. Witam was serdecznie dzisiaj. Słuchajcie, już jesteśmy po nagraniach z Krzyśkiem. Dzisiaj szybko poszło, bo miałem mniej czasu, ponieważ mam swoje sprawy do załatwienia, bo też jestem człowiekiem i też muszę coś załatwić czasami. Także poszło gładko, niestety gliny nie udało nam się załatwić glin, ale słuchajcie, Krzysiek jest tak wkurwiony na Roda, że oj, będzie Rodo miał lepszą wiadomość, tak mogę powiedzieć, ponieważ Krzysztof nie chciał tego nagrywać i ja go rozumiem i w sumie bardzo dobrze, bo trzyma w pewien sposób w niepewności Roda, więc Rodo będzie zaskoczony za te obelgi na Krzyśka i tak dalej. Oczywiście, tak jak wam mówiłem wcześniej, że powstała w końcu chyba wojna między Rodo a Krzyśkiem. Tych dwóch panów w końcu się zderzyło. Więc Krzysiek zaczął działać. On cały czas to odwlekał, o czym wcześniej nie mówiłem, bo już wcześniej miał chrapkę na Roda, ale po prostu, słuchajcie, odwlekał to, czyli dawał fory tak zwane dla Roda, natomiast dzisiaj się odpalił. Odpalił się totalnie, bo jeździłem z nim po mieście, widziałem gdzie był, widziałem co robił. Oczywiście do środka, do kabinetów nie wchodziłem. Prosił, żeby nie nagrywać, więc nie nagrywałem. Myślę, że dlatego, że chcę zrobić dla Roda niespodziankę, jakże miłą, sympatyczną, uprzejmą. Prawdopodobnie, a jak kto z Krzyśkiem zadziera, ten się w piekle poniewiera, a tu mówię do Roda. Ja miałem przyjemność z Krzyśkiem zaczynać i wiem, czym to się kończy. Nie jest to proste, nie jest to łatwe. Także tam być może, że będą miejsce podszykować, muszą miejsce dla Roda w pewnym miejscu, ośrodku, lub też nie, zobaczymy jak to się rozwinie. Żeby nam nie doszedł prezydent Rodo, gdzieś nie wylądował, gdzie nie trzeba. Ale to się wszystko okaże z czasem, słuchajcie, więc Krzyśkowi sporo czasu to zajęło dzisiaj. Dlatego było mało nagrań, ale dużo jeżdżenia z kolei. No więc tyle co mogłem wychwycić z jazdy, tyle wychwyciłem. Nawet nie byłem u niego w domu, słuchajcie, nie? Więc to co się udało mi nagrać, to za chwilę, za jakiś czas będziecie mieli okazję obejrzeć. Tutaj odniosę się w końcu do Majora. Major, oglądałem twoje filmy i dziękuję, że trzymasz za mnie kciuki, że będę dalej w trzeźwości. Ja trzymam również za ciebie kciuki, że jakoś sobie poradzisz, nawet jak wyjdziesz stamtąd. No bo skoro już tyle czasu zainwestowałeś, bo chuj z pieniędzmi, ale że czasu zainwestowałeś, to nie warto tego marnować. Mam nadzieję, jak widzisz, ja już ponad 9 miesięcy jestem trzeźwy i jakoś sobie radzę, więc może tobie też się uda. I oby tak, i może nawet jak wrócisz do Białegostoku, kto wie, może się pogodzimy. Bo właściwie większość kłótni to była powodowana głupimi na przykład donatami albo widzami. No ale to różnie bywało u nas, też i kłótnie były z mojej strony zaczynane, ale również z twojej. Może się pogodzimy, zobaczymy jak to będzie. Źle ci, Major, nie życzę w każdym razie. Mam nadzieję, że wszystko sobie uporządkujesz, czy będziesz mieszkał tu, w Białymstoku, czy będziesz mieszkał gdzieś poza Białymstokiem, trudno. Pewnie się spotkamy, mam nadzieję, o ile będziesz miał na to ochotę. No słuchajcie, to z nowości to wszystko chyba raczej by było, będziecie materiały mieli. Wrzucę wam kawałek tej gry Formuły 1, zobaczymy jak będziecie na to odpowiadać, bo nie powiem, chciałbym wam pokazać, bo gra jest cholernie trudna, cholernie to jest mało powiedziane. Kurewsko trudna jest gra i naprawdę to już trzeba mieć zęby zaciskać, kiedy w to się gra grę w ustawieniach. Jedyne, tak jak powiem wam, w grze to zostawiłem w F1, to jest gra F1. Nie, zaraz ją zaprezentuję tutaj. Pokazywałem wam wczoraj na lajcie, to jest ta giera. Fakt, że z 2012, co nie zmienia faktu, że i tak jest kurewsko trudna. Jedyne co sobie ułatwiłem, to tylko i wyłącznie, że przy wypadku nie rozpada mi się bolid, bo szczerze mówiąc przy hamulcach wyłączonych, automatycznych, czyli muszę sam dohamowywać, sam przyspieszać i w odpowiednich momentach, no to słuchajcie, ja jestem w stanie na obecną chwilę przejechać trasy w 100%, czyli tych przykładowo w Australii 58 okrążeń Grand Prix Australii, no nie jestem w stanie przejechać bez jakiegoś puknięcia kogoś, więc nawet bym nie dał rady wyścigu ukończyć, więc na razie jestem na etapie kwalifikacji, co zaraz zobaczycie.
też pewnie dzisiaj. No i cóż, na koniec jeszcze chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim widzom za to, że byli wczoraj na live. Myślę, że live był leciutki, nawet dostałem tutaj parę SMS-ów, że live był lekki, fajny, będę się starał właśnie go tak prowadzić, żeby nie denerwować się i nie dać się prowokować dla tak zwanych, żartuję teraz, bumelantów, nie? Nie da się prowokować i myślę, że wtedy o wiele weselej wychodzą te lajty, nawet może i śmieszniej i zabawniej. No, hejt musi być, hejt był i hejt będzie i trzeba się do tego przyzwyczaić. Niestety wszystkich ludzi nie da się zadowolić na świecie, zawsze hejt się znajdzie. Przyzwyczaiłem się w pewien sposób do tego i nie tak jak Paweł, że nie może się przyzwyczaić. Pozdrawiam cię, Paweł, w ogóle, że oglądasz. I słuchajcie, no i cóż mogę powiedzieć, na koniec jeszcze szybkie pozdrowienia dla pana bezimiennego, który wysłał mi donata wspaniałego, ale kurde, panie bezimienny, następnym razem proszę podać imię, bo będziesz pan bezimienny przez cały czas. No kolejne osoby, które pozdrowię, to całą ekipę, ale całą ekipę od Rudego. Przepraszam bardzo, czy to jest ekipa Rudy 102? Ekipa od Rudego, no to może być i zasna ekipa od Rudego, Rudy 102. Mam nadzieję, że jest też i Szarik w tej ekipie. Teraz od zacnej Pauli. Zacna Paula chyba bardzo, bardzo kocha swego męża, więc pozdrawiam od Pauli, również od siebie. Męża Kamila z Rumi. Kurczę, nie wiem, czy się nie mylę, ale Rumia kojarzy mi się z Rumieńcami, a właściwie z miejscem, gdzie jest morze, ale nie jestem pewien, więc mogę się mylić. Nie mam mapy przed sobą, więc strzelam. Mam nadzieję, że nie walę głupoty. A znając życie, pewnie tak. Ale coś mi się Rumia kojarzy z morzem. Także pozdrawiam ciebie również też i Paula. I twojego męża Kamila. Następna osoba, jakże zacny Bartek N. Bartek N. Borodo. Bartek N. zawsze był Bartkiem N. NN. Bartek. Bezimienny. NN. Bartek N. Dzięki, że wpadasz na live'a. Dzięki, że jesteś. Dzięki, że oglądasz. Dzięki, że słuchasz. W ten sposób, w jakiś sposób wspomagasz kanał. Nawet oglądając i będąc i uczestnicząc w niektórych rozmowach. Następna osoba, Browiec. Browiec, prosiłeś mnie, żebym cię pozdrowił. Pozdrawiam cię, Browiec, serdecznie też do mnie wpadasz. Też jesteś zacną osobą, mam nadzieję. Sprawiedliwą, akuratną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na dzień dzisiejszy, jak to się mówi. W ogóle chyba mam zamiar, zrobię chyba trochę parodię z jedną, z dwie może Roda. On tam fajnie to przewraca, te na dzień wczorajszy, dzień dzisiejszy. Coś może z tego sklepie, żeby wam urozmaicić trochę ten kanał. Także pozdrawiam cię, Browiec. Nie mam browca przy sobie i nie wyjmę go z pokrowca, więc Browiec, ja bez browca cię pozdrawiam, ale browca szanuję, żółwik, dla ciebie. Bob Harley, no Bob. Rozumiem, że Bob. Przeanalizuj mnie, Bob. Mógłby być Bob Harley. Bob to jest taka roślina. Właściwie strączkowa. No dobra, ale Bob, bez żartów. Bob Harley, pozdrawiam cię serdecznie. Też jesteś na live'ach, zawsze widzę cię. Staram się odpowiadać na twoje pytania. A co z tym Harley'em? Ja nie wiem, Bob. Ty masz Harley'a? No nic. Muszę kupić skutera, żeby ci dorównać. Chociaż tyle, bo skoro ty jesteś Bob i Harley, no to Mexico Scooterano. Mexicano Scooterano będzie. O, a zamierzam niedługo kupić skuter. Będę się uczył jeździć na skuterze, bo nie będę tutaj ukrywał. Nie jeździłem na skuterze, więc będę się uczył. Będzie może niezła zabawa. Postaram się to nagrać. O ile zdołam kupić skuter. Na co niedługo będę zbierał. Powoli do celu. Małymi kroczkami. Następna osoba to jest Adrian. Właściwie dwie osoby. Jedna osoba, dwie. Adrian i Przemek z Holandii. Mam nadzieję, że tam macie wszystko, co trzeba w tej Holandii. Wiadomo co. Także pozdrawiam was serdecznie, żółwik. Mam nadzieję, że nie marnujecie czasu. Zarabiacie pieniądze. Przypalacie to, co trzeba. I się dobrze bawicie, popijając kawką albo dobrym piwkiem. Także pozdrawiam serdecznie i pozdrawiam wszystkich Polaków w sumie z Holandii, którzy mają okazję oglądać, bo także Tamburyn i ten jego drugi kolega też, jeden z nich jest Pomorze i Holandia też. Widzicie, nawet pamiętam co po niektórych bez pisania na kartce. Pozdrawiam Funka na koniec. No i Pestka 99. Dlaczego Pestka 99, a nie Pestek 100? To się mnie zastanawia. Właściwie Pestek 100, Pestek 99. Jedna pestka została zjedzona, także pestka, bo pan, bo następnym razem jest już pestkę, będzie Pestek 98. Ale pozdrawiam serdecznie, z żartami trochę na miło. Żółwik dla was wszystkich. Meksykano jest jeden, a Pestek 99 do tej pory było. Zobaczymy, ile będzie na następnym live, na którego zapraszam już w niedzielę.
pewnie jak zawsze o 17. Siemano i szukajcie lepszych wiadomości na materiałach z dzisiejszego dnia. Trzymanko!